tvpodkarpacie.pl. Lutego 2018 roku hokeiści Ciarko KH58 Sanok rozegrali pierwszy mecz fazy play-off słowackiej drugiej ligi, w którym przeciwnikiem był MHK32 Liptowski Mikulasz. Zapraszamy do obejrzenia bramek, najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii.
5, Rafał Ćwikła, podający był zawodnik numerem 79, Maciej Bielec oraz zawodnik numerem 38, Tyler Zakowicz. Byliście lepsi i takie mam wrażenie, że tak powinien też wyglądać ten pojedynek sezonu zasadniczego, kiedy po prostu nie wykorzystaliście swoich szans, a dzisiaj no po prostu wpadało. Tak, tak, dokładnie. Te dwa mecze, co graliśmy w sezonie zasadniczym, były też z naszą przewagą dużą, ale niestety zabrakło trochę szczęścia w wykończeniu niektórych sytuacji i przeciwnik wykorzystał te, co miał i po prostu skończyło się tak, że przegraliśmy po karnych dwa mecze. Była jakaś presja przed rozpoczęciem tego spotkania, że tak naprawdę musicie wygrać ten mecz, żeby awansować dalej? Nie brałem tego pod takim kątem, że presja była, że musimy przejść dalej, po prostu wiadomo, była presja, bo to mecz playoff pierwszy raz, niektórzy chłopacy pierwszy raz grałem w takich playoffach, także to był taki mecz no ciężki dla nas wszystkich, o tak powiem. Pierwszy mecz, nie wiadomo, też z jakim składem drużyna z Mikolaszem przyjechała, nie? Także no, ale cieszę się, że tak się skończyło takim wynikiem. No i kapitan sanockiej drużyny staje się specjalistą od strzelania bramek w osłabieniu. No jakoś tak to wychodzi, jakoś nie, fajnie. Zadowoleni jesteśmy na pewno, bo wygraliśmy ten mecz. Natomiast wbrew pozorom i wbrew wynikowi nie był to wcale taki łatwy mecz. Mecz taki ciężki i walki i w trzeciej tercji dużo kar było też, w ciągu tam 5 minut mieliśmy 4 kary, załapaliśmy 2-minutowe, ale szczęśliwie się skończyło dla nas i najważniejsze, że zrobiliśmy ten pierwszy krok. Przed Wami dwa kolejne mecze? No zobaczymy, bo gra się do dwóch zwycięstw, tak? Będziemy się starali wszystko zrobić, żeby wygrać ten mecz w sobotę, no jak się nie uda, no to przed nami mecz jeszcze w niedzielę. TV Podkarpacie.pl